ja się dowiedziałam o chorobie tego ucznia, zainteresowałam się, dlaczego ten uczeń jest po raz drugi rok na indywidualnym nauczaniu. Wzięłam wychowawcę i mówię: Sebastian, coś trzeba z tym zrobić, to jest masakryczna sytuacja. Jak się zaczęłam interesować, ile to kosztuje, no to mówię: słuchajcie, robimy koncert. No i tak to się zaczęło. Oczywiście pomysł pomysłem, ale ludzie wszyscy w szkole się w to włączyli. Taką mam kadrę, takich mam uczniów, fantastycznych. No, myślałem, że będzie raczej mniej osób niż tak jak teraz, sporo osób jest, tak? 15 zł po raz pierwszy. Słońce jest, może będzie więcej jeszcze. To dziękuję wszystkim obecnym tutaj i którzy zbierają dla mnie pieniądze, żeby było jak najlepiej. Bardzo dziękuję. Generalnie przy okazji dzisiejszej imprezy charytatywnej pojawiły się drużyny, które uczestniczyły w ubiegłym roku już w rozgrywkach. Pojawiają się oczywiście i nowe zespoły, mamy już kilka oficjalnych zgłoszeń. Są oczywiście jeszcze wolne wakaty. Również osiedle nie wystawiło jeszcze drugiej drużyny. Czekamy na potwierdzenie od Rodunek. Niemniej jednak zapowiada się, że zainteresowanie będzie na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku, może nawet troszeczkę większe. Mamy również dosyć duże poparcie tutaj sponsorów i lokalnych mediów. Myślę, że dzięki współpracy będzie to wyglądało dużo lepiej niż w ubiegłym roku. My byliśmy tutaj tylko ze swoimi drużynami gościnnie, jako uczestnicy dzisiejszej zabawy, wspierając jednocześnie szczytną inicjatywę. Nasze rozgrywki ruszają za miesiąc, będziemy mieć rundę wiosenną i jesienną. Terminarz jest ogłoszony na stronach facebookowych naszej ligi. I my jako organizatorzy imprezy ze swoim konkretnym wydarzeniem startujemy 22 maja. Wszystkich mieszkańców, bo chciałem zawsze podkreślam, że ideą Zgierskiej Ligi oczywiście jest rywalizacja, jest sport, ale przede wszystkim integracja mieszkańców. Zawsze staramy się organizować jakiegoś grilla z boku, żeby gdzieś kibice mieli jakąś alternatywę na spędzanie wolnego czasu i możliwość jeszcze kibicowania swoim dzielnicom, swoim piłkarzom. Mogą tutaj dzisiaj skorzystać zwierzanie w tej strefie urody. Zgierzanie mogą skorzystać nie tylko zgierzanie, tak naprawdę mieszkańcy naszego powiatu z różnych usług kosmetycznych, zabiegów pielęgnacyjnych na twarz, na włosy. Mogą również porozmawiać z dietetykiem, mogą skorzystać z bezpłatnych porad lekarskich, zbadać such, wzrok, spirometria, badanie suchu, badanie cukru we krwi. Także szereg zabiegów pielęgnacyjnych dla urody i dla zdrowia. Firmy bardzo chętnie, zgierzanie są bardzo hojni, firmy również. Te zgierza, ale nie tylko, bo to są firmy i z Łodzi, z Aleksandrowa i z ościennych okolic. I rzeczywiście czują taką potrzebę wspierania innych osób. Także tutaj rzeczywiście nie musiałam bardzo długo namawiać.
pacjenci, którzy do nas się zgłaszają podczas tej obecnej akcji, tak, mogą skorzystać z pomiarów ciśnienia, z pomiarów poziomu cukru, sprawdzamy, jaka jest glukoza we krwi. Koleżanka robi pomiar spirometryczny, to jest pojemność płuc. No, obecnie widzę, że się coraz więcej osób zgłosiło, zgłasza. Na początku myślałyśmy, że będzie mało tych pacjentów, ale widzę, że bardzo chętnie korzystają. Zwierzanie mogą skorzystać z zajęć fitness. Pierwsze zajęcia były to zajęcia zumby, drugie zajęcia tabata fitness. Oba zajęcia poprawiające kondycję, koordynację ruchową. Pierwsze zajęcia typowo taneczne, drugie zajęcia jest to typowy trening interwałowy, poprawiający kondycję, koordynację ruchową, podciągnięty częściowo pod taki trening wojskowy, wymagający dobrej kondycji, ale też ją poprawiający. Licytacja za nami, jak ona upłynęła? Chętnie tutaj Zgierzanie, mieszkańcy powiatu licytowali? Tak, bardzo chętnie. Oczywiście włączyli się wszyscy, młodzież, starsi i dorośli, ale zaskoczyła mnie postawa kadry tej szkoły, nauczycieli, którzy dla tego chłopca licytowali chyba w końcówce najwięcej. I to trzeba naprawdę chylę czoła, kapelusze z głowy dla tych nauczycieli, naprawdę. Co na przykład można było wylicytować? To były różne rzeczy. Najwięcej, jak pamiętam, przewijały się talony do klubu tanecznego w Łodzi z muzyką disco polo, ale były karnety na fitness, były karnety na basen, były karnety na zajęcia sportowe, ale były też kosmetyczne. No, szeroka, bardzo szeroka gama. Naprawdę, byłem zaskoczony różnorodnością. Pokaz walk rycerskich i mogą oczywiście cały czas do nas przychodzić. Mamy stoisko z bronią średniowieczną, można wszystko dotknąć, obejrzeć. Elementy pancerza również, także jak to wyglądało w średniowieczu i ile to ważyło tak naprawdę.